Słuchajcie, przyjechaliśmy w piękne szwedzkie tereny. Cały region Nederdalen, który charakteryzuje się niesamowitą wodą. Można powiedzieć po trochu, że to jest takie trochę wędkarskie Eldorado. Rzeka przepływająca przez archipelag jezior i wpływająca do Morza Bałtyckiego, z Zatoki Botnickiej. Teren wydawałoby się właściwie obfitujący we wszystkie gatunki ryb. I w związku z tym my się tu pojawiliśmy z nastawieniem takim, że tutaj chcemy połowić wszystko, co da się złowić na spinning, ryby drapieżne, przede wszystkim szczupaki, sandacze, okonie. To będzie celem naszej wyprawy, a jak wyjdzie, to czas pokaże. Mam nadzieję, że uda mi się złowić w końcu metrowego szczupaka, ponieważ mój rekord do tej pory to jest 80 kilka centymetrów. Liczę też na duże okonie. Słyszałem, że na tym łowisku jest ich bardzo dużo. No i zobaczymy tak naprawdę, co z tego będzie. Moim marzeniem jest na pewno osiągnąć wymiary, których nie mogę osiągnąć u nas w Polsce. Czyli złowić szczupaka powyżej 100 cm, no i sandacza powyżej 80 cm. Przyjechaliśmy do Szwecji po to, żeby połapać naprawdę coś fajnego, dużego, albo dużo, ale fajnych rybek. Mamy nadzieję, że będzie tutaj w odpowiednim czasie przyjechaliśmy, że będzie co łapać. Z opisów tego akwenu wynika, że faktycznie będzie co łapać. Liczymy na sandacze, liczymy na duże, duże szczupaki. No i liczymy na to, że przez te kilka dni troszeczkę się zaspokoi ta potrzeba łapania, którą u nas ciężko jest zaspokoić. Po przyjeździe nad jezioro Bysjon oczekuję spotkania z rybą życia, chyba to jest najważniejsze. Ale tak naprawdę mogę Wam od razu powiedzieć, że nie jest prosto. Jesteśmy po pierwszym dniu pływania. Pogoda fatalna, deszcz, wiatr, no i nie najlepiej z rybą. Próbowaliśmy łowić dużymi woblerami w trollingu. Niestety okazuje się, że drapieżniki żerują bardzo słabo. Udało się wyłuskać parę niewielkich szczupaków, ale widać, że to nie jest metoda na tą wodę. Piękny, piękny. W Szwecji jestem drugi raz. Pierwszy raz byłem na wiosnę tego roku. Nie udało mi się pobić rekordu życiowego, nawet przekroczyć metra. No, po tym wyjeździe wiążę duże nadzieje, że uda mi się spełnić moje oczekiwania. Żywcowy raczej. Powiem szczerze, że po paru godzinach łowienia troszeczkę podupadliśmy na duchu, bo brały bardzo małe ryby. Nie trafiliśmy żadnego sandacza i już byliśmy skłonni się poddać, ale za wyspą spotkaliśmy na łódce Bogdana i Piotrka. No i okazało się, że Bogdan trafił piękne ryby. Zaczęło się idealnie, ponieważ pierwszego dnia przy pierwszym rzucie, co rzadko się zdarza, był szczupaczek 102 cm. Na zupełnie nieznanej wodzie, w ogóle pierwszy raz płynęliśmy na otwarte jezioro, pierwszy rzut i był szczupak 102. Później po troszeczkę szperaniu i po kilku godzinach wyszedł sandacz 60 chyba 9, dokładnie. No i to były tego dnia największe sztuki. Poza tym no jest co łapać, to fakt, takie żeśmy się spodziewali. I co, towarzystwo fajne. Wytrzeźwieć też się da nad ranem, więc wszyscy łapią, wszyscy pływają, już wszystko w porządku. Fajne łódeczki, silniki nieduże, ale na ten akwen zupełnie wystarczające, bezpieczne.
No i tyle, no. Zalawać paliwa i pływać, szukać coraz to większych. Poszedł, widziałeś? Ale to było piękne. Ale widzisz, spał, a nagle się obudził. Jak to, ale zrobił to, wiesz, w zaskakujący sposób. Już go chciałem na obiad wziąć. Ty, no ale ładny. To z tego, że ładny. Ale miał być sandał. Metruwa, jak nic. To metruwa, ale jak słabo skręty. Widzisz? Zaraz się wypił. Poczekaj, podbiorek ci tam. Zaczepił ci się grip. Zaczepiło ci się. Co? Patrz, demoluje wszystko. Spokój. Weź wstań. Zobacz, taki czubek. Piękny, co? Aha. Dobra, zrobimy mu jeszcze sesję. Go będziemy puszczać. Wędka Fenwick i malutka gumka dajwy. Myślałem, że to sandacz, ale taka ryba i tak cieszy. No, piękny jest, kurna, jak krokodylek. Ja pierdzielę. Ale krokodyl! Ha! 112 cm taki krokodyl! Piękna przygoda w Szwecji. Szkoda, że nie mogę pod Warszawą sobie gdzieś popłynąć, takich połowić. Ale niestety wszystkie już się prawie zjedli. Co zrobić? Dlatego trzeba się bujać po 1500 km i szukać ich po świecie. Jest pięknie, pobiłem życiowy rekord ze 103 na 112 cm. Jest fantastycznie, zeszło ze mnie ciśnienie, już łowię tak bardziej na spokojnie. Darek jest jeszcze trochę spięty. Jestem strasznie spięty. Sebastian znowu złapał największą rybę na wyjeździe. Przekroczył metra i to dość solidnie. Mi się jeszcze tego nie udało zrobić, także czekam na ten moment. 43. Darek znowu szczupak? Poczekaj. Sebek, poczekaj. Po tym to podbierz. Już. Fuck. Ale jaja.